Skala ubóstwa energetycznego w Polsce jest dość znacząca. Szacuje się, że to dotyka około 16-17% obywateli, to jest blisko 6 milionów. Trzeba także powiedzieć, że oprócz tego, że jest to ta skala ubóstwa, to także mamy problemy związane z tym, że ludzie nie płacą rachunków, bo ich nie stać, a gdzieś tak 6 milionów żyje w substandarcie, zwłaszcza w zimie, kiedy nie są w stanie dogrzać swoich mieszkań tak, jak to potrzeba. Można powiedzieć, że są trzy przyczyny ubóstwa energetycznego. Przede wszystkim to jest sprawa starych domów, to jest sprawa nieocieplonych domów, domów indywidualnych, które są nieocieplone albo źle ocieplone, to jest 72%, to jest bardzo dużo. Następną rzeczą jest to, że ludzi nie stać na to, po prostu są ludźmi o niskich dochodach, w związku z tym nie są w stanie albo płacić rachunków, albo jak płacą rachunki, to znowu mają bardzo kiepskie warunki domowe i w związku z tym chorują, gorzej się uczą i to jest wiele takich problemów. A trzecia rzecz to jest taka, że po prostu nie umiemy dobrze gospodarować tą energią, nie oszczędzamy jej, nie szanujemy jej. Warto zwrócić uwagę, że przy tym ubóstwie energetycznym tylko 1/3 pokrywa się z ubóstwem ekonomicznym. Co znaczy, że 2/3 z tych osób, które są dotknięte tym ubóstwem, to przeważnie zużywają za dużo energii. Generalnie można by powiedzieć, że byłoby ich stać na tą energię, ale musieliby jej mniej zużywać, co wynika, tak jak mówiłem, albo braku poszanowania, albo po prostu budynki są nieocieplone, sprzęty są stare i tym podobne. Konsekwencje są znaczne, bo od razu nam wpływają na koszty związane z opieką zdrowotną, na kupowanie lekarstw, na pomoc finansową dla tych osób. Następną rzeczą jest to, że te osoby funkcjonują w niezbyt dobrych warunkach, zwłaszcza w zimie, co w związku z tym może się odbijać na ich zdolności do pracy, uczenia się. Tak więc inwestowanie w to, ażeby to ubóstwo energetyczne było mniejsze, nie jest wcale kosztem, jest inwestycją, bo dzięki temu ludzie będą bardziej zdrowi, lepiej pracowali, lepiej się uczyli.